Dobra, wracamy w momencie, w którym skończyliśmy ostatnio. Ja witam wszystkich serdecznie i zapraszam na ten odcinek Let's Play. W tym momencie udało się znaleźć kasetę magnetofonową. Mamy magnetofon z kasetą, więc możemy otworzyć drzwi, na których nam zależy. Ale najpierw ja bym jeszcze się rozejrzał tutaj wewnątrz. Być może jest jakieś miejsce, które można przeszukać wcześniej i które nam dostarczy jakichś fajnych przedmiotów. Sala operacyjna. Tutaj właśnie musimy użyć tego magnetofonu. Tak mi się wydaje. Chyba gdzieś na dole właśnie. Aha, drzwi z kłódką, czyli to jest przejście dla Jill. Fajnie, jak sobie najadę, to można sprawdzić. Nie, tutaj mamy magnetofon. Czyli co to jest to? Z zamkiem elektronicznym, czyli tutaj mogę wejść na kartę. To tam trzeba pójść teraz. Teraz tam trzeba pójść. Prosty zamek, tego nie otworzę. Safe, na razie jeszcze nie wiem, jak go otworzyć. Prosty zamek, tego nie wiem. Dobra, czyli tak naprawdę sala operacyjna. Być może luknę jeszcze tutaj, bo jest na czerwono zaznaczona. Chyba, że to o to chodzi. O to chodzi pewnie. Czyli sala operacyjna. No to wychodzi. Wejście awaryjne i sala operacyjna. No to biegniemy do schodów. Albo można też przeskoczyć na dół, wyskoczyć z okna tutaj gdzieś. Jak się tutaj skakało? Nie mogę teraz. To chyba nie było to miejsce. Zaraz. Gdzie są te schody? Tutaj po lewej? Aha, przez dach trzeba było przejść. Dobra. Okej. I tutaj w lewo. Dostali się. W gruncie rzeczy mógłbym ich potraktować granatem. Nie! Cholera! Pomyliłem przyciski, kuźwa! Zasrańcu! No nie dość, że zmarnowałem granat, mnóstwo amunicji, to jeszcze dostałem hita. No cóż. Zdarza się najlepszym. Tutaj chyba dla Jill będzie otwarcie. Oto, amunicja do pistoletu. 7 pocisków do pistoletu mi dali. Czuję się oszukany, naprawdę. Najbardziej szkoda tego granatu. Teraz nie będę miał łatwego sposobu pokonania potworka tego dużego. Chyba, że coś tutaj znajdziemy. Tak. Moje zapasy granatów wróciły, a to pewnie oznacza, że zaraz będzie walka z jakimś bossem. Czy cholera wie czym. I nadal tutaj coś jeszcze jest. Kwiatuszek. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Oni nas ewidentnie przygotowują do walki z jakimś bossem. Pewnie jak otworzę to, to się zacznie. A tam, lecim. Najwyżej będę wczytywał, no. Raz się żyje. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan-changing waste of a nursing degree. Zapasy naprawdę konkretne.
Pan doktor? Bard. Odjebany. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Shit. And the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? Zaproszenie na bankiet. Szanowny doktorze Bard. Z największą przyjemnością zapraszamy pana na bankiet 10 września w Central Hotel. Omówimy sprawy związane ze specjalną strefą medyczną w Raccoon City. Obecność potwierdzili również burmistrz Warren, komendant policji Irons i wielu znamienitych członków naszej społeczności. Czwartek 10 września 1998 roku, godzina 18. Restauracja Orient, Hotel Central, pierwsze piętro. Będziemy zaszczyceni pańską obecnością. Z wyrazami szacunku... Greg Tester, senator USA. Notatka odręczna. Nate, załatwię ustawę na ten twój nowy lek w połowie sierpnia. Przywieź pieniądze. Zarezerwowałem apartament na imprezę po. Lubisz brunetki, prawda? Dam znać Ironsowi. Jakiś melanż się szykował. A tego to pewnie odjebał tamten siwy, nie? Co Jill chciał załatwić. Dodatkowe leczenie. Okej, za to mogę. To już nie będzie potrzebne, więc mogę wyrzucić. Tak. E-mail od Nathaniela Barda. Do Greg Tester. Temat pilny. Wiem, że oglądasz wiadomości. Ten wirus pochłonie cały kraj. Trupy zaleją wzgórze kapitolińskie jak tsunami. Grozi ci niebezpieczeństwo i w imię starej przyjaźni spróbuję ci pomóc. Mam jedną dawkę szczepionki przeciw wirusowi. Mam dla ciebie świętego Graala. Nie zostawię jej dla rodziny ani dla kochanek. O nie, Greg, ona jest dla ciebie. Doskonale wiem, że jesteś przyszłością tego kraju, ale jeśli chcesz dostać szczepionkę, musisz mnie natychmiast stąd wydostać, tak żeby ci z Umbrelli się nie zorientowali. Szepnij o mnie w Pentagonie. Wiem, że masz tam posłuch. Niech ktoś zorganizuje zespół bez wiedzy UBCS i mnie stąd wyciągnie. Ręka rękę myje, jak za starych czasów. Pospiesz się. Nie mam dużo czasu. Nate. Czyli ta ekipa tutaj miała go wyciągnąć, tak? This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light... that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches of the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... She knew all along. And she trusted me anyway. Fuck! Czemu to niby się otworzyło? Is it here? Próbka szczepionki. Jest. Nie mam gdzie jej dać. Aha, mogę to wypierniczyć. Dobrze. I czuję, że teraz będzie się działo. Fucking miracle if I get there in one piece.
Musimy się dostać do Gio. Czyli po prostu muszę przejść tutaj na drugą stronę, przebiec przez recepcję i jestem praktycznie na miejscu. No, zobaczmy, co mi stanie na drodze. Zmień mi broń. Zmień mi ten granat. Jasna cholera. Czemu on mi daje to? Gdzie jest potworas? Nie widzę go. Jednego mniej. Tam coś jest. Czy ja mogę tam wejść? Być może Jill będzie mogła. Okej, zwykły zombiak. Jeszcze jeden. Nie zauważyłem go na początku. Powinien być spokój. No wprost. W dupala? Nie, w ramię, okej. Okay. Czyli teraz trzeba będzie ją stąd wydostać, skoro będzie miała w sobie szczepionkę, tak? Żeby ją zreprodukować. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Oh, you sit tight. I got this. Better grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. Z przyjemnością. Jak tam żydko moje? Dobry stan. Przechowaj, przechowaj. No grab some gear, no nie mam nic więcej za bardzo. No teoretycznie błyskowy mogę wziąć. No ale on jest tylko ogłuszający, więc... Chyba, że to zadaje też obrażenia. Wydaje mi się, że nie. Ale dobra, na pewno mogę się zapisać. I'm gonna try to lower the window shutters. The less entry points, the better. And how do we do that? I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Dobrze. Ten mnie dziabnął wcześniej. Ej, przed chwilą tego jeszcze nie było, koleżko.
Okej. Dobra, włącznik gdzieś tu musi być, to jest to, tak? Jasna cholera. Pięknie, idealny moment. Czy ja się sam zraniłem tym granatem? Chyba nie. To coś jeszcze zostało z tyłu. Bez jaj. Weźmiemy sobie w takim razie ogłuszający. Zobaczymy, jak to działa. Nie. Zabije mnie. Nie. Już prawie nie mam amunicji. Umieść detonator. Gdzie ja go mam? Wytrzymaj do wybuchu? Zastrańca. Użyj mi tego. Chyba nie muszę się forsować już.
Aha. But at least it's over. I'm coming back. Vaccine's the real deal. Good. You going somewhere? You're damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. I proszę państwa, Jill wraca do gry. Thank God you're okay. I've got good news. It's over now. The city's safe. All citizens, the missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate now. Can't be. This is not a test. Opuść salę chorych. Ale najpierw zobaczmy nasz ekwipunek. Czy mnie czegoś tutaj trzeba? Na pewno sobie zostawię granatnik. Jakieś leczenie muszę wziąć ze sobą. Spray będzie ok. Jest dobry stan zdrowia, czyli bez tragedii. O, tutaj nadal mogę coś podnieść. O, proszę. Pistolet? Czy to jest pistolet, z którym biegał tamten Carlos? Czy mi się wydaje? To jest G19. Niewielki rozmiar, wykonany... po 3 strzały może strzelać. Dzięki wysokiej sile ognia w krótkim czasie zadaje wiele obrażeń. To sobie pobiegamy z tym na razie. A czy ja mogę rozłączyć to? Moment. Posuń części. I połączyć z tym? Nie, nie mogę. Okej. Szkoda. Przechowamy to sobie. Weźmiemy to tutaj. Będzie dobrze, będzie dobrze. A czemu mojego pistoletu tutaj nie ma? Wyposaż. Czy ja mogę zmienić klawisz przypisania? Skrót! Niech będzie to na drugim, a skrót to na pierwszym. Pięknie. Od samego początku tak powinno być. Dobra. Morning, sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself. Crazy bastard. Where is he? He went underground. Bard stockpiled the vaccine, enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Right. Guess I'm not getting you out of this. The storage facility is underground, beneath this hospital. I've lost contact with Carlos, so expect trouble. Okej, na razie sobie przeszukamy, co się da.
Zacznijmy od tego może. Ej, tutaj mi pokazuje, że jest na czerwono, ale tam w środku nic nie widzę. Aha, tutaj jest przecież skrzynka. Nadal coś tu jest. Tylko nie wiem co. Może tutaj coś będzie koło niego? Nie widzę nic. Podejrzewam, że wy jak oglądacie, to już widzicie, czego ja nie dostrzegam. Jeszcze raz tutaj, jeszcze raz. Włącznik nie działa. Tu są jakieś leki. Flaszeczka. To jest flaszeczka? Jakaś butelka. Dobra. Aha, to było to. No to dobrze wiedzieć, że nie jestem aż tak ślepy. Tutaj będziemy mogli sobie otworzyć, ale najpierw wracamy sobie poprzeszukiwać. Teraz mogę wyleźć tutaj? Nie, chyba. Proszę, proszę. Tutaj mamy właśnie kłódkę na wytrych. Idealnie. Amunicja Magnum razy 4. Ho, ho, ho. Jakiś fajny pistolecik sobie przygarniemy niedługo prawdopodobnie. Tam mamy skrzynię. Ja chcę się do niej dostać, tylko nie wiem jak. Okej, okay, tutaj mi pokazuje, że jest nieprzeszukane, więc pewnie jest kolejna zamknięta szafka. To nie była szafka, to były materiały wybuchowe, czyli będę mógł wytworzyć więcej amunicji do granatnika. Pięknie. Skurczysyn. On to wybuchło mi niestety. No trudno. Pociski wybuchowe. Pięknie. Mogę właściwie przeładować od razu, nie? Tamte minowe będę mógł odłożyć. Strasznie mi się namnożyło tych przedmiotów w ekwipunku. Ale na górze i tak był save, więc będę mógł tam pójść i się zapisać. No, zapisać się i odłożyć oczywiście zbędny towar. Krok za kroczkiem. Wychodzimy. Dobra. To było gdzieś tu po lewej. Nie ma tego? Aha, dobra, bo ja teraz z innej strony tu wylazłem. Czy z tej samej? Nie, z tej samej strony wyszedłem. Dach jest przeszukany. I tutaj po lewej mamy. Odkładamy tak. To... To na razie to, bo nie mamy broni jeszcze. A to chciałbym połączyć i to odłożyć. No, no i to wszystko. Tutaj jest, dobra.
Fajny pistolecik, bardzo przyjemny. Gdzie ta szafka? Tutaj. To jest przeszukane. Trzeba iść jeszcze tutaj pomieszczenie przeszukać. Dobra, z tym mi się nie chce nawet bić, bo to strata czasu i tak już tutaj nie będę wracał. W lewo czy w prawo? W lewo przejdę? Nie, nie przejdę. Czyli muszę przebiec tutaj środkiem. Tutaj można było zeskoczyć na dół, na dziedziniec. Za chwilę to jeszcze przetestujemy. Ale najpierw tu i na wprost. Może teraz ten się podniesie. I co my tu mamy? Proch. Super. Wydajny proch, czyli będę mógł sobie zrobić amunicję do shotguna. Dwóch. Komuś nogi wystają. Otwieramy. Amunicja do Magnum znowu. I coś jeszcze tutaj jest. Zioło. Dobrze. Ej, no. Wszystko spoko, tylko że ja nie mam już gdzie tego schować. Co ja mam zrobić? Może mogę połączyć to? No niby mogę, ale więcej już mi się nie zmieści. Materiał wybuchowy. Bym chciał to podnieść. Tylko żeby to podnieść, ja muszę najpierw pójść odłożyć coś. Bo chyba nie mogę nic tu pomieszać, no nie? Nic nie mogę. Ale niedaleko mam archiwum. Wystarczy przebiec na drugą stronę korytarza i będę na miejscu. Szybka piłka. Tylko teraz tak, czego by się pozbyć? Na pewno chcemy tego się pozbyć. Tego. Chyba za dużo mam. Czy ja mogę to rozłączyć? Nie bardzo. Nie bardzo. To mogę na pewno przechować. Dobra, przechowajmy sobie na razie tą 20. I sobie wrócimy po prostu, jak zacznie być kiepsko. Idę jeszcze po tamto. Tutaj druga strona. Druga strona. To było w prawo, prawda? Aha, nie skacz mi jeszcze. I tu, cyk. Dobra, materiał wybuchowy. A, mamy przeszukane wszystko. Pięknie to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze pierwsze piętro. I ten dziedziniec jest ewidentnie do przeszukania. Wiem! Potrzebuję pewnie z granatnika wystrzelić pocisk spalający. Zejdźmy sobie najpierw. Nie, tak, tak. Chyba, że tu się otworzyło w jakiś sposób przejście.
A nie, jestem po prostu po drugiej stronie? What? Chyba tak, chyba jestem po drugiej stronie. I teraz mogę cyk przeskoczyć tu. Aha, tylko że muszę tam się dostać, a nie wiem jak. Da się tam z góry wskoczyć. To jest gdzieś... Moment, jak patrzę teraz na wprost, to to jest tutaj. Muszę wyjść na drugie piętro i to jest na prawo... Zaraz. Stanowisko pielęgniarek. Tylko czy tutaj się dało dojść? Nie ma tu innego zejścia. To na bank jest tamto przejście. Czyli tu. Stanowisko pielęgniarek po prawej. Idziemy to obczaić. Do schodów w tą stronę. Czyli ja tam pewnie mogłem zejść już Carlosem i tego nie zarobiłem. Cóż. Tędy nie przejdę. Prosto, w lewo i tutaj powinno być. O, proszę, może się przecisnąć, super. Tutaj coś jeszcze będziemy mieć? Chyba nie. Carlos był po prostu zbyt tłusty i nie mógł się przedostać. Ale Jill na szczęście może. Coś pięknego. Zbierz wszystkie rodzaje broni w kampanii. Dostałem nagrodę. To jest ostatnia broń. Rewolwer Mag. Mechanizm gazowy. Rzadkość w pistoletach półautomatycznych. Zapewnia znakomitą siłę i celność. Niesamowicie się cieszę. Cudownie jest. Czyli teraz jesteśmy gotowi, żeby pójść dalej. Tylko najpierw muszę się wydostać z dziedzińca. I to jest tutaj. I teraz mogę spokojnie pójść do tego zapisu tam. Tutaj. Tędy nie. Jak to było? Ja jestem na dole teraz. Aha, mogę tędy przebiec chyba. Tędy i w prawo. I jeszcze raz w prawo tutaj. I później już na wprost. Tak, tędy. I jesteśmy na miejscu. Pięknie. Tak? Tak. Chcemy zrobić tak. Odłożyć to. Odłożyć to. Wziąć sobie to. Amunicję. Poproszę. To sobie na razie przechowamy. 5 pocisków nam styknie. Ewentualnie minowe mógłbym wziąć, ale zostawię to na razie. Tylko, że oni nas tutaj troszkę przygotowują jakby na jakiś pojedynek. Dobra, zróbmy tak. Przechowam sobie to. Materiał wybuchowy A i A. Aha, jest napisane. Zapalający, wybuchowy z B. To jest B? Tak. Wejmij. Połącz. Wyjmij. I B. Wyjmij. Połącz. Połącz.
No i teraz wydaje mi się, że jestem konkretnie uzbrojony, naprawdę konkretnie. Co więcej, mogę sobie to jeszcze przeładować. Aha, bo ja mam w środku zapalające. To mogę sobie wziąć to, wyciągnąć i zmienić pociski na wybuchowe. Ja zrobiłem zapalające. Kurwa, A i A miałem zmieszać. Dobra, mam dużo zapalających. Jezu, spieprzyłem to. No trudno, miejmy nadzieję, że to będzie wystarczające, żeby poradzić sobie z ewentualnym bossem. Zapalające. No niech będzie. Dobra. I to jest wszystko. Jesteśmy gotowi, żeby pójść dalej. Więc w tym momencie kończę odcinek i wracamy sobie w tym punkcie od następnego. I będziemy lecieli z fabułą. Podejrzewam, że gra już zbliża się ku końcowi. Także myślę, że jeden, maksymalnie dwa odcinki więcej. Zobaczymy, jak będzie. Tak czy siak, dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam ponownie. Hej!